Scena z filmu Woody Allena. Woody Allen pyta swojej znajomej, czy pani jest wierna swojemu mężowi? Na co ta znajoma odpowiada, oczywiście, bardzo często. W związku z tym staram się od czasu tego filmu, kiedy tylko żona wyjeżdża na występy, staram się jakoś załapać i przyjechać razem z nią, żeby mieć jednak na nią oko, dlatego tu jestem. No a jeżeli już jestem, to przy okazji pani Ofierska prosiła mnie, żeby rzucić okiem także na Jerzego Ofierskiego. Drodzy Państwo, Państwo rozumiecie, że jeżeli po 7 latach przyjeżdżam do Toronto, to starałem się jak najlepiej do tego wystąpienia przygotować. Przecież już tyle lat pracuję na tej estradzie, no i tak sobie myśli, no inni się wybijają, trzeba by coś zrobić. Żona mówi do mnie, no wiesz co, może jakiś jubileusz sobie. Wiesz, jubileusz od razu przyznawać się, że człowiek ma tyle czy ile lat, ale nie. Ale w pewnym momencie wnuczek tak słucha, słucha, zniknął spokoju, po chwili wraca i mówi, dziadku, w związku z tym jubileuszem to mam dla ciebie dwie wiadomości, jedna dobra, druga zła. Którą pierwszą powiedzieli? Ja mówię, no dobrą. Dziadku, zamówiłem dla ciebie dwie panienki w agencji towarzyskiej. Mamy je, a ta zła, obie są w twoim wieku. W ten sposób to lepiej z tymi jubileuszami dać spokój, ale chciałem Państwu po prostu dzisiaj przy okazji powiedzieć, że nie tylko, prawda, tego sołtysa w chołubie na estradzie, choć już 40 parę lat ten sołt, tę postać prezentuje, ale przyznam się Państwu, nie przyznam, pochwalę się, że 3 lata temu sołtysi na ogólnokrajowym zjeździe sołtysów uznali mnie za honorowego sołtysa III Rzeczpospolitej. No to już nie. Ale to bez żadnej kampanii wyborczej. Bez żadnej kampanii, dobrowolnie. Proszę Państwa, więc chciałem tylko przy okazji powiedzieć, że inne rzeczy robiłem, więc powiem monolog z innej beczki, jak się to mówi, który dawniej wygłaszałem. I zrobię coś, czego się Państwo nie spodziewacie. Po tylu latach pracy po raz pierwszy w Toronto wystąpię jako piosenkarz. Ale to jako drugi punkt programu. Pierwszy punkt programu to jest tego mojego dawnego, jest to opowiadanie starego gajowego, opowiadanie myśliwskie noszące tytuł Pojedziemy na łos. Zgubiła mnie wszystko diabli nadali przez kobiety. Dyrektora Kazuckiego żonę. Przepadnie siły wiecie stare. Przyjeżdża do mnie koło myśliwskie numer 22 z Warszawy. Często przyjeżdżają, ostatni raz byli w Wigilię Świętego Jacka. No a jak przyjeżdżałem, to każdy myśliwiec z maniereczką, kiełbaskę myśliwską przyłożył, każdy myśliwiec z asystentką, z tropicielką śladów. Bo niektórzy to nawet fuzje ze sobą zabierają, ale fuzje to u nas niekoniecznie. No więc jak przyjeżdżam, to każdy myśliwiec, jak tylko szum zagajnika posłyszy, to od razu brzuszek grubym paskiem ściągnie, okularki schował, długie buty nałożył, a jak jeszcze się krzcinkam, o lewe uderzy, asystentkę gorącym okiem
zilustruję to, powiadam wam, serce rośnie, no. Prawdziwi mężczyźni są koły moje kochane. Hemingwaye najdroższe. Więc jak przyjechali, zaczęli mnie ściskać, całować, krzyczeć, nie żyje Michał Ostypka, niby ja, u którego się najdyskretniej poluje. No to cię prawda, okolica u nas bezludna, do kolei daleko, drogi się śniegie, a telefonu to ze świecą nie uświadczy. Żeby tak u nas jeszcze kawałek lasu był. Trochę zwierzyny. Pewnie, żeby się przyjemnie polowało, ale jak do tej pory z naszym zagajnikiem i z Kubą jakoś dawaliśmy sobie a prawda, wy nie wiecie, kto to jest Kuba. Kuba to jest jeleń. Bo swoje, stare to bo stare, ale jakoś sobie na etacie zwierzyny radzi. Końce przyjechali, to z miejsca sobie strzelili po jednym. Wiśniówka była. Ja zagrałem na tym roku myśliwskim i na to konto strzeliliśmy drugi raz. Ale drugi raz to już chyba była jałowcówka. Dobrze mówię, jałowcówka. No potem zaczęło się ostre strzelanie. Kuba niby ten nasz jeleń, jak te krzyki posłyszał, to od razu się domyślał, że to znowu polowanie. No i dobija się do chałupy. Wpuściliśmy go do izby, łeb tak pochylił, żeby rogiem o lampę upowała nie zawalić. No i tym niewinną mordą doprasza się swojej doli. Wlajmy mu dopyskać świątkę. No mądre to tam mówię nam bydle, jak człowiek. Jak człowiek. Tak się do tych polowań przyzwyczaił, że teraz cienkiem po okolicy na bańce chadza. Były nawet na niego skargi, że z krowami na paślisku chuligani i Buchajowi z PGR-u rogi przyprawia. Ale dyrektor Kazucki wszystko załagodził, pospulił odszkodowań za straty wyrządzane przez zwierzynę łowną, płacemy PGR-owi alimenta. No i wszystko jest w porządku. Po tym ostrym strzelaniu wyszliśmy, wszyscy wyszli na podwórzec. Każdy myśliwiec już wziął asystentkę pod pachę. Już mieli iść do zagajnika. Te stanowiska myśliwskie wybierać. A tu kurz się podniósł na gościńcu, słychać warkot. Pierwszy zwiększył niebezpieczeństwo Kuba. Ryknął tym swoim przebitym głosem na alarm i poszedł w zagajnik. Dyrektor Kazucki mówi, nic, inoczyła żona Wartburgiem na inspekcję leć. Panienki w popłoch wpadły do izby za kołowrotki. Wrzeciona się łapią i nurze trząść i śpiewać uprzeźnicki siedzą jak anioł dziewczyn. A myśliwcy też aspiryny łykają, zimną wodę na łebce leją, chusteczkami tę krzminkę wycierają, a każdy bledził, nie mówię wam. I no patrzy, czyja to jedzie. Okazało się, że dyrektora Kazuckiego żona. Przyjechał i przywiezła mi ci Franuś kuleczki, bo kuleczków zapomniałaś zabrać z domu. Dobrze się skończyć, mi te kuleczki przywiezła, bo właśnie idziemy na ów i bez kuleczków były trudności ze strzelaniem. No pięknie się składał, kiedy z wami, bo jak wtedy jechałam, to widziałam śmiertelnie rannego jelenia, jak noga za nogą, wlókł się do matecznika, zagajnika i pewno tam chce żywota dokonać. Niech inny no spity Kuba. Ale poszliśmy na niego. Brata naszego przyjaciela brucha. Ja, dyrektor Kazucki, to jego żona. Zgiń przepani się nieczysta. Kuba, jak gdyby nic na polance, w trofce sobie tam
te ziółka od kaca wybierał. A Kazówska mówi do męża, strzelaj. No to nie wytrzymałem, klęknąłem przed nią, mówię, pani kochana najdroższa, darujcie życie temu jeleniowi. A wiecie, on na lekcję przyrody do szkoły w Łaziskach przychodzi, jak się dzieci o jeleniach uczą. Nie strzelajcie do pomocy naukowych. Ale gdzie tam baba się zawściekła, papa zapuszczę, trac, strzeliła. Całe szczęście, że śród był na kuropatwy. Kuba, jak ten huk posłyszał, to z miejsca wytrzeźwiał. Spojrzał na nas takim wzrokiem, że małość da się pod siebie ze wstydu nie zapadli. A potem bez słowa pożegnania obrócił się na radzicy i poszedł za gajnik. Jeszcze chyba tylko słyszeli, jak mu się z daleka ostatni raz jałowcówka odbiła. I słuch po nim zawinął. Nie ma Kuby, nie ma polowania, nie ma terenów łowieckich, nie ma miejsca dla dzikich zwierząt. Ja mam takiego znajomego, swojego doradcę i znawcę. To jest taki gazda, on mieszka na Bukowinie. No to światowy człowiek, jest bywał we świecie, nawet w Kielcach był. Więc ja pojechałem przed przyjazdem do państwa, pojechałem do niego, myślecie, gazdą. No, jadę z domu naszych rodaków w Toronto. Dajcie, jak tam wystąpić, bo wiem, to dobrze wypadło. Teraz to już trzeba trochę inaczej pracować. Przecież na estradzie, przecież to zło seksie. My razem wszyscy zwariowali o seksie. Ja będę opowiadał, a może tam dzieci będą. No, mówię, a to dobrze, będą. Oni się o tym uczą w szkole. A starsi tak nie będą wiedzieć, po co chodzi. No to w tej sytuacji ubezpieczony, spokojny, mogę parę słów o seksie, a nie parę, a dużo o seksie powiedzieć. Cię chorowa. Jak wykazały ostatnie badania naukowe, konkretnie amerykańskie, ludzie na świecie dzielą się na takich, co mają szczęście i na takich, co nie mają szczęścia. Na szczurach to jest przebadane. Weźmy dla przykładu taki przykład. Stara Zagulina. No wiadomo, że wyjściową urodą ona nie grzesz. Ale że ma szczęście w życiu, to chociaż nie ma urody, to jednak grzeszy. Jak Zagulina idzie do spowiedzi, to korek się taki robi przed konfesjonałem, jak na Marszałkowski w godzinie szczytu. No, ale Zagulina zawsze robi spowiedź generalną. Z całego życia się spowiada. No lubi się Pana wspominać. Wasz proboszcz, chociaż i krzepki, odporny nerwowo, ale Zagulini bez zmiennika to on nie wyspowiada. Nieważne. W 1947 roku Zagulina wydała się za starego Zagłę. No on wtedy jeszcze był młody Zagła. Zagła był postawny, robotny, do seksu przyuczony. Także się widziało, że to będzie dobre małżeństwo. I tak by było. Tak by było, tyle że Zagła był rolnik indywidualny. Nie tam żaden kołwoźnik. No to od czasu do czasu
musiał zejść z baby, konia zaprzęgnąć, pojechać w pole, zaorać to, zapilnować. Na tę okazję Zagulina miała rezerwę seksualną. To był jaki Pilitowski z Kluczborka. Kolejarz. Jak Zaguła w pole wyjeżdżał, to Pilitowski z Kluczborka przyjeżdżał. No wtedy był jeszcze socjalistą. Socjalistyczne współzawodnictwo pracy było. No to jednego miesiąca Zaguła, drugiego miesiąca Pilitowski zdobywali ten proporzec szanownika pracy, no i wieszali sobie na tym warsztacie pracy. No więc sumujemy. Zagulina miała dobrego męża, ofiarnego kochanka, a że miała szczęście w życiu, to ją jeszcze 7 razy zgwałcili. Rok za rokiem mijał, Zagulę się pomarło. Zagulina z tego dostała takiego oszałamienia i zapisała się do Barty. Powiedziała, że ją zmusili. Przystawili jej Katyusze do głowy i powiedziała, albo się podpiszesz, albo śmierć. To się podpisała i zaraz zaczęła ją prześladować te KBKBB. Jak jechała tym pociągiem przyjaźni do Moskwy, to jej ruskie w Brześciu 3 razy towar zabrali. Prześladowacy chujarze. No potem się opaliło i się pokazało, że u nas we wsi jedna Zagulina, co była prześladowana. No to się zapisała do ofiar, zaczyna się udzielać politycznie jako matka narodu i wzięła się za promocję tych, ale się no tych prezerwatywów. No mówię wam, wredna baba się zrobiła. Na zebraniu gromadzkim do poważnych gospodarzy. Mówiła, ciemna masa, jeździecie, zacofany, jeździecie, średniowiecze seksualne, mówię. Na Podhalu górale od pół roku chodzą w prezerwatywach. Żaden Adidas się ich nie trzyma. Pojechałem na Bukowinę. Do tego każdy. To rodzina właściwie jest nawet. Mówię do niego, sejcie każdy, jak to u was jest? Podobno chodzicie w tych prezerwatywach. My jeszcze są, ty się mi też fałszywka. Mówię, owszem, jest jeden gazda przyjezdny. Za lasem mieszka. To on chodzi. Cały dzień chodzi. No ale do sikania i dupcania zdejmuje. Nie ma się z czego śmiać. No to wróciłem na wieś. I mówię, że jest tak i tak, ale do baby fakty nie przemawiają. Pojechała do Warszawy na skargę na mnie, do kiedy pani minister, co u pana prezydenta robi, mówi, że tego się tam podoba. Ona powiedziała, ta pani minister, nie przejmujcie się,
jak wojna? Róbcie swoje, bo jak nasze chłopy nie będą chodzić w prezerwatywach, to nas do tej Unii Europejskiej nie przyjmą. Jeszcze dała jej 50 tysięcy tych prezerwatywów, żeby to zapromowała i rozprowadziła. U nas we wsi 109 chłopanów reprezentacyjnym 50 tysięcy. No trochę trzymało, nie? Ale przy okazji się pokazało, że jest afera prezerwatywowa. Sumiennie wam mówię, za pieniądze podatnika produkuje się wybrakowane prezerwatywy. Spadają w cholerę. No to się już widziało, że zamulina na pierwsze strony gazet nie wróci. Ale jak to ma szczęście, to ma. Jak raz wybuchła sprawa budowy tych autostradów, no przyjechała do nas taka delegacja biznesmenów, zachod, grzeczne ludzie, mówię wam. Naszym babom to dawali takie paciorki szklane, kawałki perkalu, regenerowane podpaski Wolwejs. Chłopom noże myśliwskie, to bardzo zwyczajnie jak to kolonizatorzy, nie? Ale się pokazało, że autostrada nie pójdzie przez Chlapkowice i Nowobogiem. A z Chlapkowic do autostrady miał być zbudowany most na Błotniance. Jedno przęsło miało być na Błoniu Zagoliny, a drugie na Błoniu Starego Bolini. Zagolina od razu się zgodziła sprzedać, a Bolinia za chińskiego boga nie. No to uchwalili, żeby ich pożenić. To już go tam Zagolina przekona. I tak by było. Ale jak to ma szczęście, to ma. W ostatniej chwili Zagolina się z tej żeniaczki wycofała. Wiecie, pokazało się, że u Bolini na stare lata to te hormony, wiecie, te glizdy takie, tam się pomieszały. I że on teraz kocha inaczej. Konkretnie bardzo rzadko. Nie ma się co cieszyć, w dalszym ciągu będzie o seksie. Leci ten czas, leci. Przeszło pół wieku, minęło od wojny, a my w Chlapkowicach ciągle musimy walczyć. Najpierw walczyliśmy z obszarnikami i z Pryszczycą. Potem walczyliśmy ze Stonką Ziemniaczaną i antyalkoholizmem. Ale to jeszcze mało. Musimy walczyć z nową zarazą, jaka się u nas w gminie pojawiła, to jest ze seksem. Skąd się to cholera u nas wzięła? Pewno przyszło z zachodu, gdzie się różne dewiacje rodzą. Stary Bolinia niedawno był z wizytacją u swojego wnęka tu, w Toronto, w Kanadzie, to powiedział, że światowa stolica tego seksu to jest w Kanadzie, w Toronto, na Roncesville. Przeprowadzajcie te badania naukowe, to uważajcie, bo tam trzeba alimenta płacić w dolarach. A jak nie zapłacisz, to się od razu na fotel zadałem, to sieci podłączone, pstryk i już po tobie. Raz pomyślałem, że jakby
człowiek miał ze 100 metrów kabla. No ale co to za ma? Ze 200 metrów jakby miał, to by można podłączyć te fotele na Wiejskiej w Warszawie. Nie, miałbyś o seksie. Za sanacji seksu nie było i było dobrze. Dziewuchy były nieuświadomione, bo niektóra to 3 razy w ciążę zachodziła, zanim straciła dzieciństwo. No ale bo czasy były inne. Woda była czysta, trawa zielona, bo i dupce nie było ekologiczne. Ten seks to się u nas pojawił dopiero w PRL-u, w ekonomii. Te ekonomisty PRL-owskie to jeździły po całym kraju, i no patrzyli, co by tu jeszcze spieszyć. W 1989 roku się pokazało, że spieprzyli wszystko. No ale jak był gdzieś seks, jakie seks, to musi być też i pornografia, nie? To musi być. Ale w tamtych czasach za PRL-u to władza pilnowała, żeby te pornografie dawać w telewizji dopiero wtedy, jak dzieci śpią. Znaczy się po dobranocce, w dzienniku dopiero tam, pieprzenie tak. Raz to mówię wam, tak pokazali, że aż do dzisiaj mam taką pulsację, taka kotłowanina była na tym, to ni to dżungla, ni to góry, panie człowiek jest otwarty na wiedzę, nie? No, ale jak się, czego się nauczysz, jak nie wiadomo, gdzie jest góra, a gdzie dół? Prawie krzywdę można zrobić. No, ale potem ta kamera poszła bliżej, całkiem blisko i się pokazało pełne komunistyczne hard porno. Fidel Castro jebał mama. No wtedy we wszystkim była polityka. We wszystkim. Ja raz pamiętam, poszedłem do gospody służbowo, żeby sprawdzić, czy spada spożycie alkoholu. Potem patrzę, przy stoliku siedzi stary Bolinia, butelka do połowy niedopita i płacze. Nie mówię, czegoś posmutniał, wesoły byłeś. A on mówi, chodzi mi o potencjał. Teraz wszędzie jest potencjał. Potencjał intelektualny, potencjał naukowy, potencjał gospodarczy, a u mnie zamiast potencjału jest impotencjał. A człowiek ma obowiązki. Żona, 4 kochanki na etacie. Radźcie sołtysie, co robić. Ja mówię, no idź do doktora. Niech ci da coś na popęd. Poszedł. Doktor był po szkole partyjnej. Zapisał mu na popęd 2 ZOMowców z takimi pałami. Jak mu dali popęd, to do dzisiaj pamiętam. Nie wiecie, to ten seks przez długie lata to tak krążył po organizmie, tak krążył. Dopiero na wiosnę tego roku to mi się ustatkował. Ale były czasy, że człowiek buczał. No ale był też czas, kiedy miałem pełną abstynencję, na żadną
babę nawet nie spojrzałem przez 6 lat. Nie spojrzałem na żadną babę. 6 lat zmarnowanego życia. No a potem rodzice posłali mnie do szkoły, no i wszystko wróciło do domu. No a teraz mamy ten kapitalistyczny seks. I to jest dopiero świństwo. Siedzę kiedyś w chałupie, czytam gazetę, tę rubrykę towarzyskie. Jakie świństwo tamte. Czytam, jak byk stoi napisany. Dwie figlarne wieśniaczki z Chlapkowic, puszysta Zula i puszysta Gula, zabawią docelowo panów o luźnej orientacji seksualnej. Emeryci 25% zniżki. Numer grzecznościowy telefonu podaje taki. Ja patrzę i powiem wam, numer wydawał mi się znajomy. Rzuciłem dane na komputer, siast, prast, enter. Pokazało się, że to jest mój numer telefonu. Co za wstyd. I w tym momencie wpadają do stara Zadolina i jeszcze starsza Golusikowa. I mówią, słuchajcie, są tysiące, bo u nas mnóstwo telefonów. Ja, to wy jesteście te figlarne wieśniacki z Chlapkowic. Kto wam pozwolił dawać mój numer do telefonu na grzeczność? On mówi, a jaki miałyśmy dać? Przecież jest tylko jeden telefon we wsi. A jak to jeden? Na plebanie jest drugi. Jakby się proboszcz dowiedział, że mamy gabinet masażu, to by nam rozgrzeszenia. Jaki znowu gabinet? One mówią, że teraz hodowla drogi się nie opłaca, to trzeba wziąć sprawę w swoje ręce i założyliśmy gabinet masażu erotycznego. Ja mówię, głupie baby, czy wy wiecie, co wy będziecie musiały brać w swoje ręce w tym gabinecie? Wiemy, wiemy, od 20 lat prowadzimy we wsi marketing. Nie trzeba ręki karstecka wystawić. Trzasnę drzwiami i poszło. Tak wygląda ten kapitalistyczny seks. Biedna jest ta nasza ojczyzna, wyludnia się. Młodzi myślą, że komputery za nich to zrobią. No a my, kombatanci seksu, weterani, nie możemy brać całej odpowiedzialności za prokreację na nasze barki. Owszem, jest jeszcze wola, jest ochota, a i siły by się znalazły. Tylko wstyd się rozebrać. Pamiętać, że tylko śpicie o godzinie dłużej.